Witam serdecznie na kanale Moje EDC. Dzisiaj zapraszam Was do rozkręcenia i czyszczenia, serwisowania tego noża od firmy CVV, czyli modelu Vision FG. Powodów, dla którego chcę ten nóż rozkręcić i przeczyścić, zobaczyć jak też wygląda w środku, jest kilka. Może zacznę od tego, zanim będę go rozkręcał. Od tego, iż to C mnie trochę tutaj niepokoi, jeśli chodzi o pivot, ponieważ jest krzywo. Jak oglądam sobie materiały czy zdjęcia z tym nożem w tej wersji tutaj w internecie, no to to C jest prosto. Nie wiem, czemu w moim akurat jest jakoś tak krzywo i nierówno, no ale generalnie jest, więc chcę zobaczyć, co tam się takiego ciekawego zadziało. No a też przy okazji uważam, że mechanika, chyba mamy informację, odpowiedź na to, że to generalnie nie powinno się kręcić, a jednak się kręci. No ale dobra, idzie to jakoś rozkręcić. No a też uważam, że mechanika tego noża nie jest tak płynna i nie wiem, smukła, delikatna, jak być powinna, zważywszy na to, że pracuje on tutaj na łożyskach kulkowych ceramicznych. Trochę po samym rozpakowaniu, trochę się z czasem to zaczęło wyrabiać, ale dalej miałem wrażenie, że czegoś mi tutaj brakuje, a jednak chciałbym, żeby te doświadczenie, ta mechanika była naprawdę płynna, no bo uważam, że skoro mamy takie łożyska, i tutaj tak tego typu głownie, która no daje te możliwości faktycznie, żeby to wszystko tak zupełnie lekko i płynnie śmigało, no to chcę, żeby faktycznie tak to wyglądało. Okej, dobra, to już mamy zdjęte. Teraz widzimy, jak działa ten mechanizm. O, to może wyciągnę tą sprężynę, żeby mi zaraz nie wystrzeliła. No też kolejny powód jest taki, że chciałem po prostu sobie porównać, jak to wygląda, i też żebyście Wy, drodzy widzowie, mogli sobie porównać, jak wygląda ta blokada, czyli Super Lock, bo tak to się nazywa, moim zdaniem oryginalnie ta nazwa. Ale mniejsza o to, w porównaniu do Shark Locka zastosowanego w nożach Demco, która w swoim jak gdyby założeniu, chociaż może w założeniu nie, ale w sposobie obsługi jest bardzo podobna do tego, co mamy tutaj. Czyli jeszcze zanim rozkręcę, w momencie kiedy zwalniamy blokady, tutaj mamy cały czas ten opór sprężyny, którą odstawiłem, otwieramy sobie głównie. I wówczas sprężyna powoduje, że ta blokada zapada, odciągamy i głownia może się swobodnie schować. Więc tak to wygląda. Myślę, że sam może wygląd, może to jak tutaj ta końcówka, gdzie to nacięcie na głowni, trochę inaczej to wygląda, ale jak dla mnie jest to z założenia bardzo, bardzo podobne do Shark Locka od Andrew Demco. Dobra, zobaczmy łożyska. Teraz bym sobie zapamiętał. A, okej, okay, czyli tą stroną idą łożyska do okładek. Mam nadzieję, że nie pomylę niczego. Jest tutaj trochę oleju. Co ciekawe, nie jest to żaden smar, tylko olej faktycznie. Więc coś, co powinno mi się raczej pozytywny wpływ na mechanikę, ale do końca tak nie było. Teraz tak, zobaczmy, co jest z tym C, bo to mnie bardzo interesuje. To powinno być z nacięciem. Jest nacięcie. Ok, tu mi jeden. I to nacięcie jest też tutaj, ale ono wygląda jakoś tak. Wypadają mi te wszystkie piny blokujące. Dobra, może powyciągam to. Ale tak jakby. To będzie dobrze
Widać tak jakby wcięcie było jakieś takie nie do końca w tym G10 dorobione. Co mnie trochę niepokoi pod względem jakości wykonania tego. No ale dobra. Zajmę się wyczyszczeniem tego wszystkiego. Przetę też sobie to G10 w tym miejscu i zobaczymy, jak to będzie się prezentować. Trochę alkoholu. Zacznę może od głowni. A teraz łożyska. Jedno wyczyszczone, teraz drugie. No, tu widzę jakieś ślady tego oleju, tam smarowidła zostały. Gdzie uciekasz? Dobra, mamy drugie. Teraz przecież śmiało możemy przetrzeć kładki. Nie będę ściągał układek, rozkręcał odkładek od linersów. Szczerze nie ma takiej potrzeby nawet trochę. Po co dokładać sobie pracy? Może jest szansa na to, że akurat to rozkręcanie z tym nożem pójdzie szybko, gładko, w miarę sprawnie. I będzie to najkrótszy tego typu materiał na moim kanale. Wiecie, doświadczenie też robi swoje, no ale mam nadzieję, że też konstrukcyjnie jest to na tyle dobrze wykonane, że nie będzie tu większych problemów. Dobra, jeszcze może przetrę samą tą blokadę, ten, nie wiem jak to nazwać w sumie, element blokujący. Dobra, no to wychodzi na to, że mam wszystko. Jeszcze użyję sobie trochę w tym miejscu, żeby też wyciągnąć ten fabryczny smar z tych zakamarków. Okay. O, jednak trochę tego było, kurczę, tego się nie spodziewałem. Dobra, weźmy to jeszcze raz. No, nie wiem, długo życzę na to, że ta mechanika po tym rozkręceniu i czyszczeniu znacząco się poprawi. Muszę to trochę posprzątam. Ja. A jeszcze myślę, że śmiało można by przetrzeć. I jeszcze samą śrubę. Gdzie ty mi tu lecisz? Wracaj. Okej, okay, wszystko mamy, wszystko mamy. Dobra, no to myślę, że może mogę śmiało przystąpić do skręcania, chociaż miałem jeszcze sprawdzić to G10. Co tutaj takiego się dzieje, że to C było nierówno, nie tak jak powinno być, przynajmniej na materiałach. A jeszcze to. Dobra. No i zobaczmy. Niby to wycięcie, o, kolejny pin wyleciał, to teraz już ma wszystkie. Niby to wycięcie jest, ale nie wiem, co dochodziło, może przełom po prostu przy skręcaniu w fabryce. Był to akurat piątek, koniec zmiany i z tego powodu ktoś tutaj na szybcika to skręcił, nie przykładając zbytniej wagi do tego. No ale dobra, zobaczmy, czy uda się to poprawić. Teraz tak, żebym tylko te wszystkie piny powstawiał w odpowiednie miejsce. Mam nadzieję, że te otwory trochę się tutaj różnią. Dobra. Teraz tak, to mi tu nie pasuje, to chyba będzie tu.
pasuje idealnie tutaj. Czy ten pasuje tu? Nie, niespecjalnie. Czy on pasuje tu? Tak dalej pójdzie, to chyba nie będzie najkrótszy film. Nie, no pasuje, dobra. A teraz zobaczmy, czy on będzie pasował mi tu. Nie, to jest... Nie, dobra. Czyli to musi być tu. Ten ewidentnie musi być tu. Dobra. No to idziemy z koksem. Teraz zrobię coś poza kadrem, bo muszę po prostu podpatrzeć z góry. A nie chcę, żeby mi te piny powypadały, a jednocześnie chcę, żeby ta tuleja od pivota była odpowiednio. No i teraz C jest, z tego co widzę, prosto. Czyli chyba uda się tę niedoróbkę tego mojego egzemplarza poprawić, czyli chyba faktycznie to był już piątek, koniec zmiany, weekend się zbliżał. Okej, okay. No to jedziemy i teraz tak, no tak, oczywiście teraz muszę chwilę się zastanowić, dobra, w tą stronę. I to zaaplikuję. Okay. Teraz to. Jeszcze tu. Dobra, teraz trzeba będzie się zająć blokadą. Czyli to powinno iść tutaj. I jeszcze sprężyna. Tylko mi tu nie wystrzeliła. Trzyma się pewnie. No, spokojnie, czyli jak nie powinienem, jak nie będę ruszał, to chyba nie powinno być źle. Dużym atutem tego noża przy jego rozkręcaniu i skręcaniu z pewnością jest to, że co prawda mamy tutaj te raz, dwa, trzy, cztery piny, ale też jeśli chodzi o same śruby, to mamy jedynie dwie. Czyli ta od pivota i ta tutaj od klipsa i też skręcająca z tyłu całą konstrukcję. Więc to jest niewątpliwie plus. Po prostu mam mało śrubek, które trzeba przypilnować, zaopiekować się nimi i je poskręcać. Okej, okay, no to jedziemy z koksem. Zacznę sobie od pivota. Oczywiście klej do gmintów. Mimo że fabrycznie tutaj nie widziałem przy piwocie, widziałem tylko przy tej tylnej śrubie tam od klipsa, ale nie zaszkodzi. Tym bardziej, że jest to nóż, którym dosyć fajnie się klika, więc mam nadzieję, że po tym małym spa klikać będzie się jeszcze lepiej. Ok, na razie tyle do takiego pierwszego oporu. Więc dobrze by było, żeby jednak ten klej do gwintów był i spinał to wszystko mocniej. Ojku, chciałem zrobić tak, żeby nie ubrudzić tutaj niczego. No ale się nie udało. Niestety. Dobra, wyłaź mi stamtąd. No nie no. No co za...
chcę współpracować. O. Ja tu się staram, żeby ten materiał był jak najkrótszy. Idę na rekord. No weź mi. Nie rób tego. Dobra, ale tak muszę to trochę powycierać. Dobra, myślę, że wytarte mam to dobrze. A miejmy nadzieję, że drugie podejście będzie bardziej udane. Generalnie cała konstrukcja już jest skręcona, jeszcze tylko zostaje. To kręcić to wszystko. Dobra, to sprawdźmy. Ok. No, mechanika jest zdecydowanie lepsza, ale na pewno. No i też C jest teraz już poprawne. Poprawną stronę, ale jeśli chodzi o centrowanie, to jest tutaj jeszcze to do ustawienia. Ok. Mechanicznie to teraz jest zero, ale bardzo mnie niepokoi to, że tego centrowania nie ma. A tak naprawdę mam już dokręcone to na maksa. Chyba, że dam w tą stronę luźni. Nie, tu się nic nie poprawia. Sprawdzenie, no wszystkie piny są w porządku, więc to nie powinno się źle zadziać. Teraz pytanie, czy ja łożyska dobrze skręciłem. Jeśli źle, to pewnie już tam przed ekranem krzyczycie, że nie tą stroną, nie tą stroną. Jak zawsze mam z tym problem. Teraz zacząłem się zastanawiać. Faktycznie dobrze skręciłem to łożyska, czy też, ale dobra, spróbujmy, żeby nie bawić się od razu w rozkręcanie całego noża. Spróbuję zastosować znany patent, czyli tak idzie nam głównie w tą stronę, więc wkładam tutaj moją plastikową łychę. Będę dokręcał. Okay. Teraz myszkę wyciągnę i centrowanie jest już lepsze. Okay. Pod względem mechaniki też jest dobrze. To jest to, o co mi chodziło, żeby po prostu po odciągnięciu blokady te głównie trochę, chociaż widzicie, żeby one sobie tak swobodnie latały. A wcześniej było to, no nie było to tego, nie było takiej swobody, chociaż dalej nie ma centrowania. A jak jest, no blade playa żadnego nie ma. Mocniej dokręcę, to centrowanie za bardzo się nie poprawi, ale pewnie. No, mechanika siądzie. To już jest za mocno.
teraz. Dobra, ale dalej jest ten problem. Z tym. Teraz cały czas się zastanawiam, czy te łożyska dobrze wkręciłem, czy też nie. Jeszcze tak, odkręcimy również tą śrubę. Przynajmniej trochę ją poluzuję. Teraz z kolei umieszczę plastikową łychę. Dokręcę pivot. I jednocześnie na końcu dokręcę tą śrubę, skręcę całą konstrukcję. Ok, i zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądać. No, też nie za dobrze. Mechanicznie jest ok, ale dalej ta centra się trochę posypała. Będę musiał zrobić tak, że wrócę do nagrania. Nie chcę zajmować więcej czasu. Może rekordu tutaj nie ustanowię, ale nie chcę zajmować wam więcej czasu, więc jeśli okaże się, zaraz wrócę po prostu do początku nagrania, zobaczę, jak te łożyska były zamontowane. Jeśli będzie coś tutaj z mojej strony nie tak, no to po prostu myślę, że dogram jakiś fragment materiału. No i wracam do was z tematem skręcania, no bo oczywiście nie byłbym sobą, jakbym czegoś nie pomieszał. No i pomieszałem, łożyska powinny być odwrotną stroną, więc już nóż tutaj rozkręciłem. Szybko to poprawię. Ale też zrobię to od początku do końca, tak jak być powinno. Do tego, jeśli będzie ok, no to będę musiał się po prostu już poza kamerą pobawić z tym centrowaniem. No i oczywiście do tematu wrócę też przy okazji recenzji. Tyle jeśli chodzi o to wideo. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.